Minęła 19:30. Na Compas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest poniedziałek 11 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Pradze. Ahoj, naschlad! Mimo że język czeski przyprawia Polaków o uśmiech, to Praga jest jednym z najpiękniejszych miast tej części Europy, bogata w zabytki i magiczną atmosferę, szczególnie na moście Karola. Oglądacie Compas Talk. Jak długo jedzie się do Pragi rowerem i jakie niespodzianki mogą spotkać cyklistów? Co jeśli pogoda nie dopisze albo zepsuje się rower? O tym dziś w programie. Zapraszam na Compas Talk na żywo w internecie. Compas.org.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Dawid Krzyształa. Witaj serdecznie. Witam. Nie pomyliłem nazwiska. Nie, bardzo ale wszyscy dobrze. Mylą. Wszyscy mylą. Nie, zdarza się to często, ale nie gniewam się za to. Praga rowerowa. Jak to się stało, że pojechałeś do Pragi rowerem? Wzięło się to z moich zainteresowań. Razem z kolegą jeździmy często na rowerze. Postanowiliśmy się wybrać w jakąś dalszą podróż. Akurat wyszło, że Praga piękne miasto, tak samo jak Wiedeń. Mieliśmy w pomyśle wyjechać do Wiednia, tyle że był problem z czasem i pociągi też, żeby w powrotną drogę jechać pociągiem, to łatwiej jednak z Pragi się dostać z racji tego, że my mieszkamy na Śląsku, pochodzimy ze Śląska, mieszkamy przy czeskiej granicy. Wracając z Pragi pociągiem dojechaliśmy do czeskiej granicy przez praktycznie pół Czech. No i tak dostaliśmy się potem 30 km od samego Wodzisławia. Praga rowerowa, ile to kilometrów? Około 500, tak? 600, 400? W sumie wyszło nas 600 km, tyle że pojechaliśmy okrężną drogą, że tak powiem. Jak długo trwała podróż? Podróż trwała 4 dni, po 150 km dziennie średnio. Kiedy rusza się w takie wyprawy, to tak naprawdę człowiek jest zdany tylko na siebie. Co w sytuacji, jeśli psuje się rower? Mieliście jakieś takie sytuacje, że zepsuła się opona na przykład, albo jakaś szprycha odmówiła posłuszeństwa? Była taka sytuacja jedna, pamiętam, z jednej dość sporej góry zjeżdżaliśmy. To było wyjeżdżając z Liberca. Kolega właśnie Krzysiek rozpędził się, którego Krzyśka nie ma niestety z nami. Krzysiek się rozpędził dość szybko, no i w pewnej chwili zauważył, że rower zaczyna odmawiać posłuszeństwa. W miarę szybko się zatrzymał, więc wszystko opanowane, sakwy po 30 kg ważyły, było dość niebezpiecznie, ale udało się zatrzymać rower. Jak psuje się rower na trasie, to nie można wezwać assistance. Nie, niestety. Co zrobiliście w takiej sytuacji? Na szczęście w Czechach można liczyć na pomoc tamtejszych mieszkańców. Bardzo życzliwi ludzie. Sam mogę powiedzieć, że mieszkaliśmy u takich ludzi. Też spędziliśmy właśnie wszystkie dni, które byliśmy w Czechach, na terenie Czech. Spędzaliśmy u ludzi obcych. I pomogli Wam naprawić ten rower? Oczywiście. Pierwszy dom akurat nikogo nie było, ale już u następnego sąsiada już wszystko bez problemu dostaliśmy, co było potrzebne. Problem był z dętką? Tak. Oczywiście wszystko trzeba mieć, być przygotowany do takiej wyprawy. Trzeba mieć podzespoły zapasowe jakieś części ze sobą, żeby potem nie było żadnych problemów, bo co jeżeli by się to stało w jakimś miejscu, gdzie ludzi nie ma, nie? Właśnie, wtedy trzeba liczyć tylko na siebie. To o tym porozmawiamy za chwilę, co warto w taką wycieczkę rowerową zabrać. Oglądacie Compas Talk na żywo w internecie. Naszym gościem jest Dawid, który opowiada o Pradze. Jeśli chcielibyście wystąpić w naszym programie, to zapraszamy do kontaktu. Wystarczy napisać maila compastalk@compas.org.pl, wysłać zgłoszenie, numer telefonu i zaprosimy Was do naszego studia. Programy nadawane są z Warszawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu wszystkich podróżników, zapraszamy też do wchodzenia na naszą stronę. Rzućmy okiem na Twoje zdjęcia. Co tutaj widzimy? Jak co dzień jedliśmy, żywiliśmy się właśnie w supermarketach. To jest jedna przełęcz zaliczona, nie pamiętam już nazwy. O, tu Praga. Praga, widać, tak. Czerwone dachy, bo tak właśnie jest w Pradze. Tutaj Hradczany, które też wyglądają przepięknie, zamek. Widać praski. Kawałek mostu Karola. No właśnie. No i to też główna ulica Pragi. No i wody praskie. Podobało Ci się w Pradze? Bardzo mi się podobało. Oglądacie Compas Talk. Na żywo w internecie, Compas.org.pl, zapraszamy na do odwiedzenia naszej strony internetowej. Ja Dawid Krzyształa, tak, znowu się pomyliłem, cały czas w studiu. Pytałem o to, co warto wziąć w taką podróż. Zanim wyprawiliście się w tą podróż rowerową, to co musieliście przygotować? Co trzeba było zabrać, żeby wyruszyć w taką drogę? Przede wszystkim trzeba przygotować, tak jak mówiłem wcześniej, narzędzia, podzespoły zapasowe dla roweru. Oczywiście odpowiednio się przygotować ubrania, bo każda pogoda może być. To jest, chociaż myśmy sprawdzili, że ma być ładnie, to jechaliśmy trzeci dzień, to był trzeci dzień, tak. Jechaliśmy do Liberca, to cały dzień padało. Padał deszcz. Myśmy oczywiście byli nieprzygotowani. I co wtedy? Zatrzymaliście się? Wtedy trzeba kombinować. Trzeba wykombinować takie coś. Myśmy po prostu, tak jak żeśmy się stołowali w supermarketach, zauważyliśmy worki foliowe, jednorazówki. Oczywiście buty przede wszystkim trzeba było wiązać, bo buty najgorzej się jeździ w mokrych butach. A reszta po prostu były kurtki, jakieś przeciwdeszczowe, jakoś daliśmy radę. Dojechaliśmy do Liberca, pogoda całą drogę padało, było bardzo nieprzyjemnie, ale już wiemy, mamy nauczkę na przyszłość, że trzeba się dobrze przygotować. Oprócz worków foliowych albo jakichś takich właśnie peleryn, które mogą się przydać podczas wyjazdu, co jeszcze? Szprychy? Szprychy, dętki, co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Pompka. Pompka. Obowiązkowa. Oczywiście. No, myśmy akurat, kolega zgubił po drodze właśnie, kiedy zjeżdżał i złapał gumę. Akurat zgubił wtedy też pompkę i nie było jak napompować roweru. Dlatego szukaliśmy pomocy u tamtejszych mieszkańców. No tak, jeśli jest wioska albo miasto, to można, a jeśli tak, nie ma, to wtedy... To wtedy jest problem. Trzeba iść. Niestety. Compas Talk na żywo w internecie. Dawid Krzyształa rozmawia z nami o podróży rowerowej do Pragi. Proponuję, żebyśmy za chwilę rzucili okiem na kolejne zdjęcia z tej wyprawy. 4 dni. A gdzie nocowaliście? Pierwszy dzień miasteczko Bruntal. Bruntal to jest miasteczko partnerskie Pszowa. Pszów to jest miasteczko na Śląsku, niedaleko Wodzisławia. I właśnie stamtąd zaczynaliśmy trasę. Dlatego pojechaliśmy do Bruntala i tam najpierw szukaliśmy noclegu. To to miasto? Czy nie, to jest Liberec akurat. Pszowa akurat chyba nie zobaczymy. Tam jakaś skocznia? Tak, w Libercu. Tutaj jedziecie po trasie? Tak, to widać kolegę na zdjęciu. Akurat też wybraliśmy się trasą nie rowerową, więc trzeba uważać na takiej trasie na duże samochody, wiatr. O, sprawdzacie mapę, tak? Tak, to było 40 km od domu. Dopiero wjechaliśmy liczę. Oglądacie Compas Talk na żywo w internecie. Dawid Krzyształa cały czas w naszym studiu. Za 22 minuty godzina 20. Co daje taka wyprawa rowerowa? Przede wszystkim satysfakcję z pokonanych kilometrów. W tym roku mamy nadzieję wyjechać, oczywiście jeżeli czas na to pozwoli, wyjechać do Chorwacji, może Włochy. Też rowerem? Rzym, oczywiście, tylko rower. Takie wakacje są najlepsze. Trzeba trochę czasu, bo obliczyliśmy, że około miesiąca potrzebujemy na wyprawę do Rzymu, oczywiście w jedną stronę. Z powrotem, no, zobaczymy, co się urodzi. Może zahaczymy o Hiszpanię, może jakieś inne kraje, objedziemy to jakoś. No to tak cały Eurotrip rowerowy. Tak, tak. I więcej zwiedzimy przy okazji, nie? Powiedziałeś o tym, że pierwsza miejscowość to był... Bruntal. I u kogo tam nocowaliście? Po prostu u ludzi, których spotkaliście? Tak, tak. Pytaliśmy ludzi o nocleg. Po prostu mieliśmy ze sobą namiot, czy możemy przenocować na ich działce. Oczywiście wtedy jest bezpieczniej, bo rower można schować, zawsze można poprosić o jakiś wrzątek na herbatę. No i tak się zaczęło. Pierwszy dzień Bruntal. Bardzo mili Państwo zaprosili nas i na kolację, i pozwolili nam się wykąpać. Mieliśmy w planach, Bruntal też niedaleko nad jeziorkiem leży, mieliśmy nadzieję się wykąpać w tym jeziorku, ale wtedy, gdy jechaliśmy, to był wrzesień. Była taka susza w Czechach, Więc no, nie było tam wody i od razu nam powiedziano o tym i nie zmierzaliśmy w tamtym kierunku tego jeziorka, bo musielibyśmy nadrobić 15 km. Popytaliśmy tam ludzi. Jedni państwo bardzo sympatyczni, mili, uprzejmi, zaprosili nas do siebie, zrobili kawę, kolację. Rano pożegnali nas ciepłym śniadaniem. Bardzo ładnie. I ruszyliście w dalszą podróż? Tak. Co później? Drugi dzień, miejscowość Hradec Králové. Po drodze pokonaliśmy 3 przełęcze, dość duże przełęcze. Wcześniej, jak wybieraliśmy się na trasy rowerowe, to jedną przełęcz zaliczyć i wracaliśmy do domu. To było taki wypad, że akurat mieliśmy okazję przejechać 3 przełęcze i czuliśmy się spełnieni. Dojechaliśmy do Hradec Králové, tam akurat postanowiliśmy na kempingu spędzić noc. Rowery też bezpieczne, dostaliśmy klucze do takiego magazynku na kempingu, była możliwość wykąpania się. Oczywiście już sezonu nie było, dlatego bardzo tanio nas wyszło, bo okolice 25 zł chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na dwie osoby plus namiot. Ale to za tą jedną noc, czy za całą wyprawę? Nie, jedną noc. 25 zł, jedna noc. W sezonie tam właśnie na tym kempingu noc kosztowała około 50 zł dla jednej osoby. To naprawdę był nieduży koszt. Czyli dla 2 osób połowę zapłaciliśmy tego, co w sezonie. I później ruszyliście do Pragi. I później, nie, najpierw był Liberec jeszcze. Wiedzieliśmy, że ma przyjść brzydka pogoda, dlatego postanowiliśmy wstać wcześniej, zebrać się z łóżek, no i pojechać. Gdy zaczęliśmy jechać, już pierwsze kropelki z nieba poleciały. No i to był ten pamiętny dzień, kiedy trzeba było się na chwilę owinąć workami foliowymi. Zatrzymaliśmy się najpierw na stacji. No i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Compas.org.pl. Na żywo w internecie oglądacie cały czas Compas Talk. Zatrzymaliście się na stacji i... Na stacji i zapytaliśmy, gdzie najbliżej jakiś supermarket duży. Pani nam podpowiedziała, że mamy się wrócić 5 km z powrotem. Minęliśmy market, bo następny jest za 30 km. Dlatego z miłą chęcią woleliśmy wrócić się te 5 km, niż moknąć przez kolejne 30. I co, winęliście się tymi workami, już było dobrze i do samej Pragi padało? I do Liberca. No, bo to tu jesteśmy, na tej trasie. Pojechaliśmy do tego Liberca. Na samym końcu jeszcze bardzo niemiła niespodzianka nas spotkała. Podjazd 11-kilometrowy, który jechaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, godzinę 15 minut. Bardzo stromo. Bardzo stromo, jeszcze wszystko przemoczone, bardzo źle się jechało. Dojechaliśmy do Liberca, tam oczywiście miejscowych, popytaliśmy o nocleg. U jednej miłej pani też zatrzymaliśmy się, pani nam wysuszyła ciuchy, no i rano mogliśmy ruszyć prosto na Pragę. Do Pragi dojechaliśmy wieczorem, bardzo fajne widoki. Już to była taka motywacja ze względu na to, jak czuliśmy się zmęczeni samą tą trasą dzień wcześniej, żeby do tej Pragi dojechać. Wtedy ten dzień to zrobiliśmy 190 km do samej Pragi. Bardzo dużo. Samo 150 brzmi... Tak. Jeszcze z Sakwy 30 km naprawdę jest. Jest ciężko. Ile kosztuje taka wyprawa? Z obiadami, bo codziennie zatrzymywaliśmy się przy różnych restauracjach na obiady. Wyszło nas około 150 zł. 150 zł za 4-dniową wycieczkę. Polecamy w takim razie jeżdżenie rowerami. Kiedy najbliższa podróż, przypomnij? Prawdopodobnie czerwiec, lipiec. I to będzie Chorwacja, tak? Chorwacja prawdopodobnie. Wzdłuż Chorwacji chcemy przejechać. Wcześniej planujesz tę podróż? To jest tak, że siadacie z kolegą do mapy i... W tym momencie, po jednej takiej podróży, mamy nadzieję siąść do tego wcześniej i przygotować się do tego trochę, bo przygotowań jest dość sporo. Trzymam zatem kciuki za Waszą wyprawę. Jak zwykle podziękowania dla Ciebie za to, że wziąłeś udział w naszym programie. Dziękuję serdecznie. Dawid jest z Wodzisława Śląskiego, tak, więc dojechał specjalnie do nas. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego, jak najwięcej Fundacji Wypraw Rowerowych. Ja zachęcam do odwiedzenia Compas.org.pl, do wrzucania swoich zdjęć z podróży i do dzielenia się tym, co najwspanialsze, czyli odkrywaniem świata. Do zobaczenia. Tomasz Słodki.